bo gdzie na kilkunastu metrach może być 5 dzieci, więc musi być in vitro, musi być sterylizacja, antykoncepcja, no żebyście mogli szaleć, bo wam w telewizorze proponują, że o każdej godzinie, w każdym czasie, na każdym drzewie, wszędzie można. Nawet dziadkowi nie dadzą spokój. Bo 70 lat z laską chodzi, to mu jeszcze wiagrę proponują, że będzie cię rozrywało i będzie się unosił. Do czego doprowadziliśmy? Teraz chcę, żebyś na tym roku mi przyrzekła, że cokolwiek się stanie lub cokolwiek będziesz potrzebowała, nie będziesz szukać innego przyjaciela ani innego pomocnika, jak tylko Józefa, do którego będziesz się zwracać. Drogie kobiety, te słowa sobie wypiszcie na czole, a szczególnie te młodsze, bo dziś was przekręcono i twojej energii miłości na twojego chłopa albo wystarcza na parę lat. I później się oglądacie za innymi, pojawi się jakiś cwaniaczek, który wyczuł twoją słabość, będzie ci grał aniołka, nadskakiwał koło ciebie, a ty głupia babo, za nim polecisz i zostawisz dom, zostawisz dzieci. Tego w historii Polski nie było, żeby dziś matki uciekały od swoich dzieci, leciały za innymi. Stąd też przypominam wam te słowa. Chłopy, to samo do was mówi Matka Boża. Powariowaliście. Coś się stało z modelem chłopa po 40, po 50 w Polsce. Zostawia już swoją wytrudzoną i urodzoną, rodzącą mu żonę dzieci i nagle łapie 16 latek, 18 i rodzi się nowe bonzo i nikt nie reaguje. Jest to ogromna choroba. Chłopy, wy zbyczeliście. Ty kochaj tą, którą wybrałeś. A te młode, głupie, wykorzysta was, zostawi i co z was będzie? Przerażająca moda, która ogarnęła nowobogackich. Zmiana świętych, czcigodnych matek, żon, jak rękawiczki na nowy samochód. Dlatego przypominam tu słowa świętego Józefa. Niech to są słowa Józefa do Maryi i Maryi do Józefa. Teraz chcę, żebyś na tym progu mi przyrzekła, że cokolwiek się stanie lub czegokolwiek będziesz potrzebowała, nie będziesz szukać innego przyjaciela ani innego pomocnika, jak tylko Józefa, do którego będziesz się zwracać. Stąd tak przypominam, tu przestrzegam, wszystkie wyjazdy na konferencje, sympozja, czy dniowe dokształcania, to jest takie dopicie i docieleśnienie. Tak to trzeba poskreślać te wszystkie spotkania w nabywaniu i w udoskonalaniu wiedzy. Przestrzegam przed wyjazdami za granicę. Babo, nie puszczaj chłopa, nie wróci ci. Kiedy leżą z tobą w łóżku parę lat i co ty chcesz z niego zrobić świętego Atanazego tam na obczyźnie? Kiedy masz młodą babę przy sobie i ty ją puszczasz na wyjazd, co wy domyślicie? Że one habity ubiorą? Że jak do Włoch jedzie, to wy myślicie, że Włosi są flegmatycy? Nie widzicie tego, co się dzieje? I tu później we dwójkę do Polski przyjeżdżają i jeszcze proszą o akceptację. Jaką akceptację? To są zdrajcy. Zdrajcy Boga, zdrajcy ojczyzny, zdrajcy rodziny. A bo ksiądz nie rozumie. Jak to nie rozumie? Na wszystko chcecie mieć wytłumaczenie? Ja wiem, powiecie mi, takiego kościoła nie chcemy.
Takich kazań nie chcemy słuchać. A żeby ksiądz usankcjonował, żeby zatwierdził piąte małżeństwo, wszystko, żadnych jakichś uwag moralnych. Co wy robicie? Odpowiecie przed Bogiem za swoją żonę, za dobite dzieci te właściwe. Jak ty możesz do mnie przychodzić i mówić, moja żona, jaka twoja żona? Konkubina! I to tak grzecznie powiedziane, to tak bardzo grzecznie. Bo z punktu cierpień duchowych to terrorystka, to zabójczyni, to córka Hitlera. Co wy myślicie, że druga strona nie cierpi? Siadnijcie w konfesjonałach. Próbujcie uleczyć te choroby i rany. A no, bo ty szczęśliwy, lepsze nogi, lepsze ciało, lepszy wygląd. No pewnie, aleś się odświeżył na starość.